Osobnoc robota, bo wciąż opowiemu. Osobnoc robota, ja wrócił bez siebie. Cześć wam, dzisiaj jest ze mną, dzisiaj Dori jest i Dimo też! I Dimo też jest, tak. A tak nazywa się Ion, jakoś bardzo nieskładnie powiedziałam, ale dobra, żeby mieć wszystko na początku odhaczone. Zapraszam do Dori na kanał, ona ma fajne muzyczne filmiki i nie tylko poradniki w języku angielskim i coś tam jeszcze jest. A różne fajne rzeczy, jak przyjdziecie, tak, to zobaczycie. Właśnie, nie będziemy wszystkiego zdradzali. Wszystko hajonowe. Trochę tajemnicy musi być. Czy kot mi próbuje tu coś rozwalić, bo nie wiem, gdzie kot jest i nie wiem, czy się czai, czy nie. Nie czai się, dobra, możemy lecieć. Pracuję właśnie nad nowym projektem na Halloween, także czekać proszę. Myślałem, że mówi, że mój kot pracuje nad nowym projektem na Halloween i tak zdębiałem na chwilę. Bo ona już niezłe te pranki mi robi, więc... Tje. Ja tam twojego koteła nie znam. Ja też jej czasem nie znam. Bardzo często. Co my tu? Także mamy Oktoberfest w Ionie. Jak weźmiesz ten od Octorunga questa, to trzeba zebrać takie moist barley, czyli takie żytko, które się przerabia potem na piwka i od mopków dropi i potem się wymienia na takie etykiety, z których można tutaj u nich sobie pokupować różne rzeczy. I tak, i pierwsze piwa, drugie piwa, które dają jakieś tam procenty energii, wypoczynku, żeby mieć więcej expa, albo jakieś tam drugie pierdołki, no takie głupoty ogólnie. Okej, wziąłem tego questa, żeby nie było, czy mam go nie tak, brać? Tak, tu z bossów albo z mobków wypadają właśnie te jęczmienie takie do robienia tego niby piwa tam jakiegoś i tak. Ze śmiesznych rzeczy ostatnio idąc ze znajomymi wzdłuż Odry? Wzdłuż Odry niektórzy sobie na dziko robią działki. I był tam taki koleś, któremu działkę zlikwidowali parę lat temu, ale spuścizna pozostała. Wzdłuż Odry chyba na kilkuset metrach dziko rosnący chmiel. Stół idziesz, to wygląda jak chmiel. Tknąłem palcem, wącham palec, okej, na pewno chmiel, nie? Ale tak trochę to dziwnie wyglądało. Tak odnośnie Oktoberfestu. Dobra. Tak, no i oprócz tego są szugosy, ale to innym razem. A ja chcę taką czapkę z okularami, jak ma ten szugos. Co derski jest? A to jest dobra. Ta Pocahontas. Ta, dobra, idziemy do Gelka i dzisiaj idziemy na Instę. Udas, ostatnią w Gelku, w której nie byliśmy jeszcze. Tak, znowu rekreacyjnie, żeby zaliczyć, że byliśmy. Tak, że byliśmy, że widzieliśmy. Tak, no okay. To proszę do Gelka teleport. I jak zauważyliście, zapewne Dori tym razem nie ryzykowała wyjście ze mną samemu. To tak jak moi znajomi, kiedy idą do klubów, to biorą inne wsparcie. Nie ma lekko. Jestem... A, okej, okay, dobra, widzę cię. Lecę! Dobra, chciałem powiedzieć, że lecę, ale mi przycięło, więc tylko zmuliłem. Teraz lecę! Tak, i tepniemy się na subterrane, na dół. Mhm. Flajujemy. Flajujaju? W ogóle. Stamtąd sobie pobiegniemy do Udasu. Okej. W ogóle była szansa, żebym zginął na samym początku włączenia gry. Bo jak pamiętacie, w ostatnim nagraniu, które było z Dori, przeliśmy kampa, tak? No i ja tam zostawiłem postać. No i dzisiaj po zalogowaniu się, ja tu kawę piję, kota głaszczę, coś patrzę i pół życia już nie mam, bo mnie moby z kampa zaczęły tłuc. No i tak. No, i znowu było pytanie, coś zrobił. Tak, a ja nic nie zrobiłem, zalogowałem się i stoję, nie dotykam, nawet przy klawiaturze nie byłem. Całe życie przeciwko. Całe życie. Ha, jestem. No. Skoczę sobie na kamienia. No, już. Sekunda. Spoko. Ja sprawdzam, czy umiem się wspinać tą postacią. Z tym umiem, to bym nie przesadzał.
nie wiem po co mi to, ale okej, niechaj będzie. A właśnie, Micha coś mówił o tym nowym skillu, który mi doszedł, ale to go może znajdę przy okazji. Bo nie pamiętam, który to był, to muszę odpalić tamto nagranie i zobaczyć, o czym ja wtedy mówiłem. Że mam ten skill sobie wrzucić na pasek, bo on mi dodaje jakiegoś perma speeda, czy perma coś tam. Mam przechodzić na, z tego co dobrze zrozumiałem, na pistolety, użyć tego skilla i wrócić na kanony, bo on dalej wtedy działa na mnie. No, coś takiego. Ogólnie jako gunner musisz się nauczyć często zmieniać pistolety z kanonem. Dobra. Bo czasem skillów nie starcza po prostu i tak. I trzeba to cały czas, wiesz, przemieniać. Spoko, spoko. Niestety po obrazku nie będę wiedział, Cycling Bomb nie, Aiming Wingshot nie, co to będzie, jako że ja tak bardzo to ogarniam. Promise of Magic Teraz Power. Teraz nie mam, przyleci nam to takie kamyczki, które nam będą potrzebne w pewnym momencie do przejścia na dalszą część instancji. Okej. To może być to, Rapid Fire Posture? Nie wiem, nie znam na pamięć skillów Gunnera, nie mogę ci powiedzieć w tej chwili co. Okej, i jak znam, tak, to chyba będzie to. Bo jak tego użyłem, to jest pokazane, że to działa. Znaczy jestem taki, wiesz, taki wiruje jakby naokoło skilla, że jest utrzymywany. Przyjmuję. Loknąć listę zapewne. Tak. Okej. Okay. Masz córka na coś tam? Tak. Masz, dobrze. Córka na kredyt. Dziękuję bardzo! Proszę. Ale fajna zbroja, kurczę. Że tak powiem, od razu widać, że nie jest w lisełach. Od razu widać, że nie. No, asasjan to. Dobra. Lecimy. Już czekaj, lecę za wami, tylko przestawię kota, co ona nacisnę, żeby... Lecimy na Szczecin. W tamtą stronę, dobra. Tylko nie spadnij, bo ci ugryzę głowę. No właśnie, no, to. Ja biegnę za wami na piechotę, moment, czy mam odpalonego speeda, nie mam odpalonego speeda. Wydawało mi się, że mam któryś mniej ilościowo... A, olo. Nie kombinujmy, biegnijmy! Jestem! Ha! Proszę glajdować nad duchami. Glajdzę nad duchami. Uwielbiam ten moment, kiedy się bierze Dave'a i zatrzymuje w powietrzu. Dolecieli? No, ja tam fruwam wysoko trochę, ale... Dobra. Że tak powiem, I'm high as a kite. Super. Nie, ja jednak idę za tobą, ja się boję, że on mnie w pułapkę wprowadzi tak dla jaj. Ja go znam, ja go spotkałem na żywo. Ja się spodziewam trapa. To już w ogóle pojedynek mieliśmy przed nagraniem. Oczywiście przyjąłem, próbowałem atakować Dori, bo miałem oznaczoną i się dziwię, dlaczego nie strzelam w Dimo. Tylko klikam klawisze i... Pełen profesjonalizm. Michał, nie widziałeś, oszczędziliśmy ci tego. Niech ci teraz uszy krwawią. Krab! Mam, rozumiem, że mam biec i się nie zatrzymywać, czy? Dobra, kto leci przede mną, kto leci za mną? Oksygen jest z przodu.
Biegaj, biegaj, cicho, biegaj. No właśnie, biegnę. Biegaj, biegaj. Biegnę, ale nie wiem ten. Gdzie wy jesteście? Biegnij za mną. Ale gdzie ty jesteś? Bo się zgubiłem tak całkiem, czekaj. Ty w... Nie, w tą, tak? W lewo. Dobra. What the heck? Gdzie żeś ty mi zwiała tymi? Zgubiłem się! Przed ciebie! Olał! Biegnę na pałę! Rozumiem, że mam tam gdzieś zeskoczyć na skrzydełkach jeszcze po drodze zapewne, tak? Tak? No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, jak mnie atakują. Dobra, może zjem to drzewo najpierw. Już? Bezpieczniej? Okej. W tą stronę do ciebie tutaj. To się idzie w górę, czy nie? To się chyba leci w dół. Nie jestem pewien. Dobra. Geronimo! No leć! Czekaj. O! Tu ktoś... A, to ty. Dobra. Pum. Tak. Na dół, czy? Tak. Na dół, nie w górę. Tutaj, do środka. Tak, ale wiesz, jak potrzebowaliśmy na tych gejzerach podlecieć w górę, to nie. Nie, bo ja się zamotałam zamiast pierwszym razem zlecieć tutaj i wejść do środka, to ja poleciałam i za, no, kółko zrobiłam. A, spoko. To tak. Zamotałam, dawno tu nie byłam, no. Okej. Okay. Ja nic nie mówię, ja nie zauważyłem, ja nie wiem co się dzieje. No i tak to zostawmy. Tak. Tutaj w ogóle kiedyś były takie elitarne mapki, a teraz to takie... Sam krab. Ta-da-da. Nie, to takie prawie tajne przejście. Można się dać nabrać. No. Uf. I wchodzimy. Dobra. I want in, tak? Jakbym zaczął nagle przeklinać, to kota się na mnie rzuciła i znów wylała kawę. Bo się czai. Nie wiem czemu. No i bijemy sobie mopki, trzeba będzie zbierać różne klucze z bosików i przechodzić dalej i tak dalej. Okej, czyli tutaj bijemy pomarańczowych dla odmiany, tak? Dragon Boundów. Żeby im nie było za dobrze w życiu. Ja się staram trzymać w miarę blisko. No. Nie zdążyłem nawet przycisku kliknąć.
chwilę potrze, trzeba was leczyć po każdej bitwie. Dobra, no, czekajcie, no. Zobaczę tutaj, co tu jest. Czy tu jest jakiś do klucza, bosik, ale chyba nie. Screamer, patroler, mage, nie, tutaj nie ma, dobra. Czyli na dole. Ten duelist. Przyzwoicie schodzą te mopki, dobrze. Mm-hmm. Bardzo ładne. Komuś jest to... A, dobra, pas. Niechaj będzie. Każdy se roluje tam. Co wpadnie. Dobra, tu bokiem. Teraz te dwa. Tarczę wszystko, dramat! Czy ja mam przyzwanego mojego mistrza Kuraka? Mam. Można biec dalej. Jedynkę mam, czy dwójkę? Pojętnie. Trójkę, panie, wybierz, trójkę. Tutaj mamy tego Agrygajda jakiegoś i ja go wiem, pamiętam, że na klucz jakiś trzeba było zabić. I oczywiście te dwa obok niego. Także atakujcie, ja was będę podleczać. W którego wbijamy? No w tego z czaszką. Okej. Okay. A potem te dwa co z boku. Czy koleś przyzwał jakieś drzewo? Tak. Spirit. Aha. Okej, okay, fajnie było. Zabiliście wszystko? Tak. Coś mi się przypomniało, że... ale... A, odnośnie muzyki, która była przed chwilą taka, taki chórek śpiewał. To brzmiało tak, jakby się próbowali nie nabijać, ale tekst szedł mniej więcej ha, 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 ha. Tylko wiesz, takim operowym, czy jak to nazwać, ten. Więc jak ktoś przewinie teraz... Wyjął się zlepną. Tak. Jak ktoś przewinie filmik do przedwalki, to będziecie mieli. Tak, do czego ten klucz? Chamber of Guidance. Chamber of Guidance. Gdzie to jest? Aha, na samym końcu drogi. Dobra, to dobrze idę. Uwaga. Patrol. Okej. Okay. Zbierać dropy. Lecimy. Nie mogłem namierzyć truchła. Znaczy, bo trup leżał koło oznaczenia na ziemi. Celowałem w trupa. Skinmender, Reaper? Nie, tutaj nie ma nic. Dobra, Butcher po drodze. Okej, okay, fajnie schodzą.
No. Tutaj czy jest jakiś niezwykły? Nie ma, też nie ma, dalej. Tutaj mamy trzech. No, to jeszcze nas nie zagrywało. No jeszcze jednego jest tam. Czy ścianie trzeba go wziąć? Manę odnowić, ale zanim sobie przypomniałem, jak się tu zmienia broń i którym to było. No dobra, pobiegajmy chwilę na pistoletach. Dobra, i tu trzeba wyczyścić najpierw mopki, a potem bossa. Okej. To jest Alt 5, tak? No. To nie to, że ja teraz robię coś sensownego. Proszę nie zostawiać komentarzy kąśliwych. Ja sobie próbuję ten ogarnąć. Ja nie wiem, co ty robisz. Nie, nic. Nie, jest dobrze, jest dobrze. Jedynka, tak. Tutaj powinien być też hide, trójka, ale nie widać go na razie. Czekaj, moment. Dobrze. No. Czy za wcześnie? Nie, dobrze. Dimo i tak go weźmie, zaatakuje hide'a. Okej. Ty dawaj, 1, 2, potem tak. Powiedzmy, że muszę troszkę ten alt-tab nacisnąłem sobie. I co zrobiłeś? Nie, po prostu na chwilę wyskoczyłem do Windowsa. Zamiast Alt 1 nacisnąłem Alt Tab. No, brawo. Tak to jest, jak się ma palce za długie na klawiaturę, to się... To są ofiary po drodze. Dobra, teraz jak lecą numerki, proszę bić. Dobra. Okej. Okay. Nie było tak źle, jak przez chwilę myślałem, że będzie. Spoko, leczyłam was. Ale już na tyle skumałem, że próbowałem odpalać tarczę i uciekać z tych meteorów, bo nie wiedziałem, jak długo one będą napierdzielać w tej grze, więc ten. Więc wychodziłem, wiesz, jakby z no, pola uderzeniowego. No. Dobra, teraz tego pana, co był bossem, a już nie jest. Okej. Okay. Ja nie wychodzę więcej przed szereg, sorry. Dobra, to ja mam jeszcze, dobrze. Się boicie, no. No nie mów, że do mnie przyszedł. Wow. No! To musi być na nagraniu, nie? No.
za niepotrzebnie agro na siebie wziąłem. Trochę, bardzo. Czy mam jakiś item, z którego mogę wstać, czy niekoniecznie? Wstań sobie, na początku się pojawisz instancji. Binding point, tak? I z Dimem spróbujcie przyjść tutaj. A, jak ja przeżyję, to przeżyję, jak nie, to nie. Ja przyjdziemy jeszcze raz. Dobra, dobra. On robi obszarowy damage około siebie, także jak zaczyna kastować coś, to trzeba się odsuwać. Dobra, dobra. I to jest ten duży damage, który robi obszarowo. No. Dobra, wysiedź tam, wylecz się i później przelećcie do tego bossa sami, a ja za chwilę wrócę, dobra? Dobra, dobra, dobra. Możesz coś tam gadać, albo możesz zrobić przerwę, nie wiem. Zastanawiam się, czekaj, cukierka Superfoxa nie będę jadł, bo żal ginąć na Superfoxie. No, lepiej nie. No. Co ja tam jeszcze mam? Half Rabbit Super Sugar Form Candy. O, jakieś tam bosty ma. O, scrolle! Ha, 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 ha. Jakby człowiek używał scrolli, to zapewne by lepiej było, ale nie, jest git, jest dobrze, jest tak. Co ja tu jeszcze mam? Entry scroll to nie. To jest ten kamyczek, co dostałem. Crit spell scroll, nie wiem czy się crity, ale zapewne tak. No, czyli następnym razem użyć chociażby scrolla na ten. Na klepu. Może zużyję te 5-minutowe akurat, czy scrolla będzie lepiej. To jest na bieganie. Wydawało mi się, że mam dwa scroll na bieganie. Haha, był idealny moment na cięcie. Fox nie. Sugar Candy Form. BOOM! Jestem. I Dimo nie tylko wymiata, teraz ja też. Okej, okay. Żeby nie było, za chwilę jak podejdziemy do bossa po raz drugi, to będę lepiej przygotowany. Odpalę scroll na ten. Na bicie. Takoż więc. No. Ale śmiać mi się chce, jak patrzę, jak wygląda taki ten porządnie rozwinięty szugos, jak na przykład Dimo ma w porównaniu do tego szugosa, który powstaje z mojego danego derpito, z tą głową, z tymi nóżkami malutkimi. No, zobacz, porównaj te dwa szugosy, to jest stanowczo byśmy z innego miotu, ja byłem tym. tym, jak to się nazywa, wśród psów i wilków to jest... samiec alfa jest na początku, a na koniec jest nie delta. Jest określenie na ten. Zawsze w stadzie jest jeden, którego wszyscy gnoją, żeby wyładować frustrację na nim. To bardzo nieprzyjemna sprawa wśród psów i wilków, ale to jestem ja. Och, ten Nexus, nie? No. Ja nie wiem, to trochę ten czek. Uwaga! Odpaliłem w scrollach. Dobra. Super.
Nie mam żelki. Nie puszczę wam woła ani nic. Także puszczę wam, mogę wam na cast speeda, mogę cię puścić, ale to nic nie. Czekaj, nie, dobra. Moment. Okej. Okay. Cast speeda, tego co mówił ten. No, co w komentarzu Michał, że ten nowy skill też użyłem, żeby mieć, wiesz, cast speeda większego i ten. I teraz wydaje mi się, tak, że jestem speeda, przygod... nie cast speeda, ty nie masz cast speeda, ja się śmiałam. Dobra. Okej, dobra. No, ale jak powiedziałaś, to mi się przypomniało, widzisz, dobry żart, dobry, użyteczny. Dobra, 3-4, włączam główki i lecimy, raz, dwa, go. I uważać na tego, co on kastuje, takiego, tego, tamtego. O, to Cruel Smash, od tego uciekaj. O, dobra. Mów mi, kiedy rzucasz mu przerwanie, co prawda mam 12 sekund tego. Au. Ja będę teraz może... Uciekaj. Uciekam! Wieje! Oła? Nie! Czemu mnie? Why? Odejdź! Zostaw mnie! O! To ja rozumiem. I tak ma być. Wiej! Bijcie go, ja was będę tylko leczyć. A, tego jednego nie mogę, co chciałem użyć. A, nie zdążyłem. Nie. Gdzie za blisko? Proszę nie wchodzić w moją strefę prywatności. Okej, okay, ale jak na takiego kozaka to miał głos komiczny. No i teraz było lepiej, to na pewno też u gosiki. O! Chain. O, miałem nie rolować, tak? To też mam nie rolować, czy to mam rolować? To akurat Magic Boosta ma, to roluj. Okej. Okay. Tego chaina miałem nie rolować, przepraszam, kliknąłem go przez przypadek. Czego mogę tradować jeszcze? Nie masz gold packa, nie możesz tradować nic. A to się zaraz ten może zmienić. Bo jest ci potrzebny ten chain na ramiennik? Czy bez sensu? Nie, chyba mamy wyższe, 56. Okej. Okay. Ale wyglądam, jakbym tropił, co? Za mną! Co? Spróbuj ten złoty dać Kimowi. Okej. Okay. Nie mogę ten. Nie możesz wrzucić, dobrze. To najwyżej po nagraniu powiecie mi co i jak i... A nie, to po powrocie bym musiał. Ale i tak moje konto będzie ten, będę wylogowany. Dobrze, przez... nieważne. Przepraszam, kliknąłem zanim pomyślałem, co jest normą akurat na tych nagraniach. Tak się powinna nazywać seria, ale ten. Mam przez to przejść, czy ten? Nie, bo wyjdziesz na zewnątrz, chodźcie tutaj, okay. Drugiej aha. Strony jeszcze musimy iść. Aha, czyli to był bait, żebym podszedł i kliknął. Ja wiem, to te uszy, ja go znam. Nie, bo stał zaraz przed portalem, mi się wydawało, że przełazimy. A mnie tak łatwo w tej grze nabrać. Następnym razem, jak będę remodelował postać, muszę zrobić mega krótkie łapki i nóżki też skrócić, to znaczy są najmniejsze jak się da. Ratujcie mnie! Ratujemy cię! Biją! Ej, to mój tekst!
nie zdążyłem. Tak. Co mamy tutaj? Jest coś, co możemy na klucz zabić? Nie widzę. Helion. A, jest. Tam dalej w prawo. Jestem. No, sekunda, zabijmy tego, co chodzi. Znaczy tą, co chodzi. To bezpiecznie można zahamować. Tak? Tutaj mamy kota, zobacz, kota mamy. Gdzie jest kot? Kota the gatekeeper. Aha, kot, w tym sensie, okej, dobra. A ja szukam jakichś kocich ogonów, kocich uszu. Nie ma. Mówisz, że od jedynki zaczynamy, bo ona kastuje meteory, tak? Dobra. Go. Nie! To byłem ja? Tak. Sorry za to. Kliknąłem tab, żeby zmienić target i mi zahaczyło coś w rogu ekranu i ten. Zanim zmieniłem ponownie, to chyba z autoataku. Jak się tabuje, to się jeszcze patrzy, co się tabuje, wiesz? A to ja zobaczyłem, że mi zmieniłem na nie to, zdążyłem tabnąć jeszcze raz, ale on wystrzelił z autoataku i to było takie, że się zdziwiłem, że to w ogóle ma miejsce, bo ja normalnie... A, czekaj moment, nie biorę klucza, nie? Ktoś inny weźmie klucz. Bo normalnie z autoataku nigdy praktycznie nie strzelam i byłem zdziwiony, że cokolwiek poleciało w przeciwnika. No dobra. tak. Okej. Okay. No, ale sprawdziliśmy się, nasze możliwości, tak, jest dobrze. Ja się nie ruszam, ja już nic nie mówię. Ja się w ogóle schowam za ścianą. Nie za bardzo za ścianą, bo to za ścianą też są wrogowie. A, okej. Okay. Podejdę bliżej w takim razie. Tu uważać. Wow. Trochę strach. Teraz kiwa the protector. Kija. To jest kijego. Czy na mnie jeszcze wszystkie scrolle działają? Ten się wyłączył, okej. Okay. Żeby nie było. Żeby nie było, że lamię bardziej niż... No dobra, nie, okej. Okay. Nie było tej kwestii. Poprzestańmy na tym. No. Okej. Tych dwóch. Co jest? Nie,
sprawdzam, czy było coś z tego, bo chyba nie było żadnego klucza z tej kij. Nie, nic tam nie zostało. Jak zwykle zamiatam podłogę, więc ten. Tego maga po prawej? Nie, z plecy, zagrawałem. Okej. Okej. Teraz będę miał lęki, myślałem, że tu jest ściana. Myślałem, że stoję plecami do ściany. Tu mamy jeszcze Vida de Protector. Okej. Dobra. Go. Okej. Okay. Było coś? Nie. Nie? Bo przynajmniej ja nie podniosłem. Jedna minuta czegoś mi została, ale nie przeczytałem czego zapewne tego. Pask. Czego? Do paska. Aha, okej. Okay. Do tradowania i tak nie możesz tego tradować. No można temporary trade, czyli no, można sobie w grupie przekazywać te rzeczy, jak się ma GPK, tak? Mhm. Niestety tego jeszcze nie ogarnęliśmy. Dobra, pierwszego maga. Z drugiej strony też jest jakiś hajt. Nie ma? A na środku jest hajt. Dobra. Na środku. Dobra, to bijemy z drugą stronę. Najpierw tą talę, czy ochroniarza? Najpierw ją maga trzeba najpierw wybić, bo ona jest niby takim bardziej, ale trzeba, bo będzie kastowała złe rzeczy. Dobra. Jak coś, ja jestem ready. Nie, zarzucę jeszcze tylko scroll na ten. Dobra, możemy jechać. Ale nie aż na tyle bardziej w sumie. No. Na healera idą, halo. Widać, że się znają, nie? Wow. Z niej drop jeszcze zdecydowali... Dobrze, zostawcie ją, bo ona musi mieć klucz. To nie ruszam, tak tylko mówię. Dobra, to znaczy, że się otworzyła sama ta komnata następna. Dobra, chodźmy.
Okej. Do środka. O, coś widzę, bo się zanudzą te ludzie. Czekaj, co, ale nie jeszcze raz, bo się rozkojarzyłem, co mówiłem. Mówię, żebyś coś nie mówił na nagraniu, bo taka cisza. Nie, bo się skupiłem na tym, żeby nie lamić aż tak bardzo i patrzę na skillet, ale to jest stresujące. No, co ja zrobię, że Michał wprowadza presję, no? Czuj się winny. Niech ci teraz sumienie krwawi z kolei, dla odmiany. O. Ja się zastanawiam, dlaczego oni jak mają drop, to mają niebieski dymek. Dlaczego nie na przykład żółty? Nie wiem. Dobra, po numerkach. Go. Jeszcze się uczę liczyć na tym nagraniu, no. To jest po numerkach? Ja tu dalej dwa biję. O, ja cię. Ja wiem dlaczego. Dobra, kurak. Mistrzu kuraku, przybywaj. A? I od razu będzie lepiej. Dobra, to też proszę zaczynać. Widzę, że wsparcie do mnie przybiegło, a tu ten. Zdążyłem wybić. Zdziwienie było, widziałem na twarzy postaci. Pewnie z pomocą. O, dał sobie radę. Takie, what? Ty, to, bo już niedługo w grach będą takie numery, że mimika postaci, nie? Na miniaturkach po lewej, jak mamy poziom i ten. I co to tam jest, klasa i tak dalej, to będzie widać emotki. Co no. Postać robi w danym momencie, takie o. No, ten pan też jest niedobry. Jak zaczyna kastować taki jeden skill, to trzeba powietrze więcej niż 20 metrów od niego odbiec. Bo tylko nie pamiętam, jak się nazywał ten skill, Dark coś tam było. No, tak długo, jak zaczyna tak długo dosyć kastować, co najmniej 3-4 sekundy kastowania ma. Mhm. I jak leci mu ten pasek kastowania, to trzeba koniecznie odbić od niego więcej niż 25 metrów nawet chyba. Bo jak się nie odbiegnie, to jest instant dead. Okej, to nie będę zużywał przerywania i mów, kiedy będę próbował to przerywać. Dobra. No, rzucam buby i dawajcie, go. A. Ady. Ała. I zużyłem bez sensu, przerywanie. To zapewne jest to. Zapomniałam, że on ma ady. Okej. Okay. Zapomniałam, że ma jeszcze ady. Oj. Znaczy, jak wyjdą ady, trzeba tymi adami się szybko zająć. Tak. Ale w sumie aż tak dużo to nam chyba nie brakło. Czy dużo nam brakło? Nie wiem. Muszę zdążyć podchylować. Awaryjne cięcie, jako że
odcinek wyszedłby nam gdzieś na około 1,5 godziny. Dory już poszła, nagrywam to, dogrywam to właściwie później. Kota mi się tu rzuca na firanki i w ogóle, ach, czadersko jest, choć kota. To ja wam dziękuję za uwagę tym razem i hej! Tak, a to jest kota śpiąca w trakcie pierwszego nagrania, po pierwszej połowie nagrania, bez cięcia miało być oryginalnie, na kaloryferze, bo kaloryfer ciepły.